Postaram się przybliżyć Wam trochę ciekawostki gdańskie, rzeczy związane z legendami, no i oczywiście będzie nacisk na przyszłego patrona szkoły, bo też ku temu są te spacery. Dzisiaj jako miejsce rozpoczęcia naszej wędrówki, myślę kilkugodzinnej, jeśli dobrze pójdzie, wybrałem małą zbrojownię. Mała zbrojownia, stąd nazwa mała, no bo mamy jeszcze w Gdańsku dużą, wielką. Ta powstała w tej części miasta dla odciążenia wielkiej zbrojowni, gdyż no tutaj komasowało się takie centrum obrony, przynajmniej od strony południowej Gdańska. Ta część miasta, w której się obecnie znajdujemy, potocznie zwana jest Starym Przedmieściem. Oczywiście to Stare Przedmieście to nazwa dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej historycznie można by było powiedzieć, że to teren przed Bramą Nową, później teren przy Bramie Nizinnej, do której też pójdziemy. Natomiast faktycznie wielu łączy to ze Starym Przedmieściem i tak to się utarło. No, zupełnie błędną nazwą byłoby nazwać tą część miasta Dolnym Miastem. Skoro jesteśmy pod małą zbrojownią, to musimy powiedzieć koniecznie o Jerzym Strakowskim. Jerzy Strakowski był synem Jana Strakowskiego. To byli sławni gdańscy muratorzy, architekci, prawda, którzy budowali nasze umocnienia. W tym przypadku tutaj przyniosłem Wam plan 15-letniego Jerzyka. Jak miał 15 lat, już takie rzeczy robił. Już od 8 roku życia bardzo dobrze rokował, co cieszyło bardzo jego ojca. Tutaj akurat jest tak, to są wały obronne czy reduta obronna na terenie dzisiejszego Pucka. To były takie szkice, powiedzmy, pierwsze. Natomiast faktycznie Jerzy Strakowski jest odpowiedzialny za budowę tej małej zbrojowni. Jak kiedyś będziecie w Gdańsku przy wielkiej zbrojowni, zwróćcie uwagę na studnię, która tam się znajduje, od strony ulicy Piwnej. Tak w ramach ciekawostki, ta studnia nie była do wody, tylko stamtąd wyciągano różne kartusze, kule armatnie z dolnych pokładów piwnicy. Tutaj sprawa była prosta, można było to przewozić na wózkach, szybko dostarczać na wały obronne. Tak więc tutaj mieścił się taki skład artyleryjski, czyli wszelakiego rodzaju armaty, proch, kule, kartusze, prawda, wszystko, czym gdańszczanie mogli się bronić. A jak później się przekonacie, no tutaj te tereny faktycznie były bardzo często no takim centrum obrony, powiedzmy, Gdańska, przynajmniej od tej strony południowej. Kiedyś wały obronne i ogólnie wały, jeżeli chodzi o wały wodne, był urząd melioracyjny i był wałowy, prawda, który opiekował się tym wałem, zazwyczaj mieszkał koło wału, dbał o jego kondycję, prawda, żeby te wały były szczelne, bezpieczne. Tak samo przy fortyfikacjach i nadzorca fortyfikacji nazywał się wałmistrzem. On był takim opiekunem, powiedzmy, który jak zobaczył, że gdzieś się robi jakaś szczelina, dziura, prawda, trzeba było to podsypać, nasypać, utwardzić tak, żeby potem w razie jakiegoś ataku albo innych okoliczności te wały po prostu wytrzymały. Nie wszystko, jeżeli chodzi o te tutaj, powiedzmy, wykusze, pozostało do dnia dzisiejszego. Część rzeczy jest zupełnie pod ziemią. Natomiast jak będziemy u góry, zobaczycie, będziecie mogli spojrzeć w dół w takie ogromne wentylatory. Jest to kilkanaście metrów na dół, prawda, o czym świadczy, że zupełnie ten bastion jest pusty w środku. Tutaj też chciałem, jak już wcześniej mówiliśmy, o Adamie Wybe. To był sławny gdański wynalazca pochodzenia holenderskiego. On jako jeden z pierwszych na świecie zrobił kolejkę linową. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądała. Kolejka linowa biegła z Biskupiej Górki, z masywu Biskupiej Górki. Aż mniej więcej w te okolice był tutaj budowany kolejny system fortyfikacji bastionów. No i jakby nie było materiału, surowca, żeby te bastiony usypywać, prawda? Natomiast Biskupia Górka była potężna, była wyższa jeszcze niż jest teraz, prawda? I w zamyśle tego genialnego inżyniera pojawił się pomysł, jak część jakby Biskupiej Górki przekopać w tym kierunku. No oczywiście po drodze był kanał Raduni, prawda? I jeszcze fosa, bo tutaj wszędzie były fosy. Szukam Wam, jak wyglądała ta kolejka linowa. O tak. Tutaj po prawej stronie mamy pana Adama Wybiego, po lewej stronie widać masyw Biskupiej Górki, a prawa strona to bastion tak zwanego, prawda, bastion zwany później bastionem Wybiego. No i mamy wielopodporową kolejkę linową, która transportowała w wiaderkach piasek, prawda, ziemię, która potem służyła do usypywania nowych fortyfikacji. To są taki mój kraj lat dziecinnych, można powiedzieć, bo ja tylko jak dostałem rower na pierwszą komunię, mieszkam całkiem niedaleko. Zawsze tutaj z moimi przyjaciółmi przyjeżdżałem. Tu też było nasze dzikie kąpielisko. To jest trochę nie do pomyślenia na chwilę obecną, prawda?
kiedy tak to wygląda. Natomiast faktycznie na Kamiennej Śluzie było normalne kąpielisko. Pamiętam, jak zaczynaliśmy sezon kąpania się, jeden z najlepszych nurkujących kolegów, prawda, który dobrze nurkował, zawsze sprawdzał dno pod Kamienną Śluzą, czy nie ma jakiegoś żelastwa i potem można było skakać z mostu, prawda? Kolejny przykład budowli obronnej, brama nizinna w tym przypadku. No jako, że w drugiej połowie jeszcze XVI wieku, czy pod koniec XVI wieku, Polska, czy Rzeczpospolita, może to będzie bardziej profesjonalne określenie, była stale zagrożona ze strony Szwecji w tym przypadku. No i podjęto decyzję o kolejnych rozbudowach sieci obronnych. Mamy tutaj piękny, unikalny herb Gdańska. Wyżej widać piny, które pozostały po godle Rzeczpospolitej. Natomiast no, dzisiaj już tego orła polskiego nie mam. Na tych kamieniach piaskowca widać doskonale wyryte imiona, nazwiska, daty. Między innymi są tutaj daty, które wskazują na oblężenie Gdańska, prawda? Są wymienione osoby z imienia, z nazwiska. Chciałem tylko pokazać sztance na cegłach, prawda? Bo mieliśmy w okolicach Gdańska dużo cegielni, z których były budowane obiekty obronne. Te cegły pochodzą z kolibek. Tutaj mamy jedną taką, przepraszam najmocniej, sztancowaną cegłę. Ich jest bardzo dużo, tak na dobrą sprawę, ale tutaj możecie zobaczyć napis Kolibkę, co świadczy o tym, że są to cegły z cegielni w kolibkach. No to idziemy na basen żółwi. Bokiem, pamiętajcie! Za czasów mojego dzieciństwa, jak byłem w waszym wieku, tutaj były działki. Tutaj nie było, ten teren nie był poddany rewitalizacji. Cały basen był podzielony płotem, siatką. Każdy tutaj mógł sobie hodować jakieś marchewki, ogórki, prawda, i tak dalej. To jest zdjęcie z mojego dzieciństwa, prawda? Około 4 roku życia. Stoję właśnie w tym miejscu z łyżką. Często się pojawia pytanie, skąd ta łyżka? No właśnie, no ta łyżka to tutaj mi służyła do grzebania sobie w ziemi, bo jedną z działek miał nasz znajomy, prawda? Hodował tutaj pietruszkę, jakieś marchewki, prawda, i tak dalej. No i ja czasem tutaj sobie przychodziłem i dla zabicia czasu tą łyżką w ziemi, sobie... Tak, to jest porównanie. To jest zdjęcie zrobione po prawie 30 latach, to na dole, to taki powiedzmy stan obecny, prawda? Natomiast u mnie w rodzinie jest taka tendencja, że co ileś tam lat w tych samych miejscach robi się zdjęcia, żeby pokazać, jak zmienia się człowiek, ale dodatkowo też jak otoczenie, prawda? Pani nas nagrywa. No właśnie. Będzie prawdziwy obraz wycieczki. Że nie było ciepło. Po wielu set latach, prawda, przy takiej pogodzie jak dzisiaj, z ziemi wychodzą różne rzeczy. Dzieciaki miały świetną zabawę z szukaniem skrawków porcelany. Padło bardzo mądre pytanie. Co zrobić, jak znajdzie się coś takiego, prawda? No, teoretycznie taki skrawek porcelany, który ma 2-3 cm, można wziąć do domu, żadne muzeum by to nie przyjęło, prawda? A widziałem, że dzieciakom bardzo dużą frajdę sprawiało samo poszukiwanie, prawda? Można tutaj faktycznie znaleźć czasem porcelanki od dawnych gdańskich butelek od piwa, sprzączki metalowe, prawda? Tutaj mamy jakiś, prawda, artefakt historyczny, pewnie jakiś kawał glinianej misy. Tak jak mówiłem, no tutaj oprócz... takich śmieci, z których było usypywane, prawda, wały gruzów miejskich. No jest to skarbnica wiedzy o tym, co jedli dawni gdańszczanie, co wyrzucali, prawda. Jest to naprawdę fascynujące, kiedy można no tak realnie dotknąć historii.